Można powiedzieć, ten mały pierwszy jubileusz, taki okrągły, dziesięciolecie parafii. Bardzo serdecznie cieszę się, że udało nam się zaprosić i ksiądz biskup Wiesław miał czas przyjechać do nas. Bardzo dziękuję za Twoje Słowo Boże, za tą mszę świętą ofiarowaną. Prosimy na zakończenie o Twoje pasterskie błogosławieństwo, abyśmy te trudy mogli dalej związane z budową świątyni ponosić i cieszyć się w najbliższym czasie tą nową świątynią, do której już też zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu prałatowi Piotrowi, który no właściwie zawsze jest z nami, jest takim łącznikiem. Mamy to szczęście między naszą parafią a Stolicą Apostolską. Zaproś Piotrze za wszelką pomoc, za Słowo Boże, które głosisz i na różne sposoby nam pomagasz. Ogromnie się cieszę, żeście, kochani księża wikariusze, Pawle i Wojtku, przyjechali dzisiaj, pomimo tych rozlicznych obowiązków. Ksiądz Wojciech, co prawda, dalej leczy te rany, nogi, ale też, co wiem, pracuje solidnie w swojej rodzinnej parafii. Dziękuję, że przybyliście świętować z nami. Księże Pawle, dziękuję Ci, bo już myśmy tu, tak można powiedzieć, te zręby, co prawda, no, nie wyrośliśmy z niczego, ale z parafii świętego Mateusza, ale te zręby naszej wspólnoty tutaj przeżyli. Dziękuję, że także przybyłeś. Ogromnie się cieszę obecnością naszych księży neoprezbiterów, księdza Łukasza, który pracuje w Nowym Wiśliczu. Dziękuję za przywiezienie księdza biskupa, tak samo za wszelką pomoc, za to, że tak blisko jesteś z tą parafią. I księdzu Dawidowi z diecezji elbląskiej, który pracuje w tej prastarej parafii, katedrze, po konkatedrze w Prawutach, diecezji pomezańskiej. Dziękuję, że w tak napiętym czasie znalazłeś czas, aby przybyć i cieszyć się razem z nami tutaj tym jubileuszem pięknym. Dziękuję bardzo księdzu Dominikowi za zorganizowanie tej uroczystości, za tą jego solidną pracę. Wreszcie bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim, że jesteście na dobre i na złe, że mogę na Was liczyć. Tak mam zawsze w zwyczaju tutaj w tej naszej nowej parafii od 10 lat, że pierwszy dzień nowego roku przedstawiam statystykę. Drogi księże biskupie, posłuchać to jest taki obraz, można powiedzieć, też tego, co się dzieje tutaj każdego roku. Bo to się mniej więcej powtarza, ale wiadomo, każdego roku coś nowego. Dlatego też mam taką świadomość, 33 małych dzieci, 20 chłopców i 13 dziewczynek. Rycerzami Chrystusa przez sakrament bierzmowania stało się 32 młodych parafian. Jak już wspomniałem, ogromną radością były prymicje dwóch naszych rodaków, księdza Łukasza i księdza Dawida, ale także święcenia diakonatu księdza diakona Marcina. Dziękujemy za ten wielki dar powołania kapłańskiego i zakonnego, także siostry Agaty tutaj siedzi w pierwszej ławce, która złożyła w minionym roku pierwsze śluby zakonne w zgromadzeniu sióstr córek miłości i jest z nami także i świętuje. Bardzo Ci dziękuję, Agatko. W naszej wspólnocie w ubiegłym roku było 8 ślubów. W minionym roku odwiedzaliśmy regularnie na pierwsze piątki 31 chorych. Do Pana Boga odeszło, kończąc swoją ziemską pielgrzymkę, 11 osób. Jeszcze jedna osoba dwa dni temu, pogrzeb będzie jutro, świętej pamięci Józefa. I 8 mężczyzn, 3 kobiety. W naszej kaplicy, zakończonym wczoraj roku, udzieliliśmy 51 tysięcy komunii świętej. Myślę, że to jest dużo przy frekwencji takiej niedzielnej, około 50% wiernych w niedzielę i święta. Parafia na papierze, bo tak trzeba powiedzieć, liczy 2000 ponad 200 osób, a regularnie uczęszcza w niedzielę i święta około 1000-1100 osób. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, w minionym roku to był to 8 rok wznoszenia naszej świątyni parafialnej ku czci Bożej Opatrzności. U początku tamtego roku ukończyliśmy tynki, sklepień, sufitu, ociepliliśmy strych kościoła.
Zakupiliśmy 38 tysięcy cegieł elewacyjnych na wewnętrzne ściany świątyni. Prace elewacyjne trwają i są na ukończeniu. Wykonana została w stanie surowym instalacja elektryczna, nagłośniająca, monitoringu audiowizualna oraz dolna część instalacji grzewczej. Ta górna już jest ukończona. Z tyłu budynku wykopany został zbiornik retencyjny o powierzchni 1,5 ara, ściągający wodę z dachu i z całego placu. Tutaj na te prace i funkcjonowanie parafii udało nam się uzbierać 413 330 zł. Wydatki wyniosły 465 870 zł. Dzięki nadwyżce z ubiegłego roku, z poprzedniego jeszcze roku wynoszącej prawie 90 tysięcy. Rok zakończyliśmy dodatnim saldem wynoszącym 37 170 zł. Zamówiliśmy także stacje drogi krzyżowej, które są wykonywane metodą ceramiczną przez pana profesora Stanisława Bracha. Bardzo pięknie będą wkomponowane w tę cegłę elewacyjną. Pragnę tutaj nadmienić, że stacje te zostały ufundowane przez indywidualnych ofiarodawców i grupy modlitewne Żywej Drogi i Żywego Różańca. I ta kwota 120 tysięcy jest już na koncie złożona. Więc bardzo serdecznie dziękuję za ten dar serca. Dziękuję także za to zaangażowanie wam, kochani parafianie. Proszę cię, drogi księże biskupie Wiesławie, teraz o błogosławieństwo na ten nowy rok, który rozpoczynamy z pomocą łaski Bożej, Bożej opatrzności i na ten dalszy czas budowy świątyni i na te kolejne jubileusze, abyśmy ich mogli doczekać. Bóg zapłać. Oczywiście udzielę tego błogosławieństwa z tą intencją, czy z tymi intencjami, które przed chwilą wasz ksiądz proboszcz, ksiądz Zbigniew wymienił. Dołączam się do tych podziękowań pod adresem wszystkich, którzy nie tylko zorganizowali dzisiejszą uroczystość, ale się włączają i organizują życie parafialne i budowę tego kościoła materialnego i duchowego na co dzień. To jest to najważniejsze, nie od święta zaangażowanie. To życie kościelne, parafialne w tym miejscu, w tym waszym centrum świata, żeby ta rodzina wpływała na was, na to, kim jesteście i żebyście zawsze za to, kim jesteście, mogli Panu Bogu dziękować. Więc niech Pan Bóg chodzi wam błogosławi nie tylko na ten rok, ale na kolejne lata, na kolejne 10 lat. Być może, że za 10 lat znowu będzie okazja się spotkać się, że nie wie co, jak Pan Bóg pozwoli. A może wcześniej. Pan z wami.